imieniu Chrzanowskiego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy chciałam serdecznie pogratulować i podziękować Bartkowi za tak wspaniałe włączenie się do akcji. Cóż, zapraszamy za? Tak jest, dziękuję bardzo. Dzięki. Jest podziękowanie od Chrzanowskiego Sztabu i ogromny sukces e-skarbonki. Skąd taki pomysł? Ten pomysł już chcieliśmy przygotować rok temu i dwa lata temu. Ze względów logistycznych nie do końca się to udało, ale w tym roku, jako że mieliśmy, a może tak właśnie miało być, może to wszystko czekało właśnie na ten 30 finał. Z racji tego, że właśnie był 30 finał, że mieliśmy go 30 stycznia, no to stwierdzimy, że przygotujemy akcję, gdzie będziemy wszędzie grać tą 30, tak? Stąd też przygotowaliśmy taką akcję, gdzie w ramach podziękowania za wpłatę na skarbonkę dawaliśmy pakiet fajnych nagrań, to było 10 nagrań. Każde nagranie zawierał 30 wskazówek na określony temat. Chcieliśmy po prostu grać maksymalnie tą 30. Odzew był niesamowity, zaskakiwał? Tak. No nie spodziewaliśmy się kompletnie, jakie to mogą być ostateczne wyniki. Oczywiście gdzieś mieliśmy ustalone, jaki wynik chcielibyśmy osiągnąć, tak? Jakiś tam plan minimum, plan optymalny i plan idealny. Plan idealny to by było, gdyby zamiast jedynki była trójka z przodu, nie? No, ale to już przesada. To się nie udało, ale może za rok czy za dwa dojdziemy do takiego pułapu. Jest to możliwe jak najbardziej, więc myślę, że jest to w naszym zasięgu. No natomiast no, samo to, że się udało zrobić sześciocyfrową kwotę, to już jest fenomenalny wynik. Skarbonka była podpięta pod skarbonkę Chrzanowskiego Sztabu. Tak, to wynikało ze względów logistycznych, po prostu no, jako że tu jesteśmy w Chrzanowie, jak zgłaszaliśmy się z naszą skarbonką, to musieliśmy wyznaczyć, gdzie znajduje się lokalizacja, no i wyznaczyliśmy Chrzanów, więc nasza skarbonka była tak jakby subskarbonką tej chrzanowskiej. Czy ta akcja wasza pokazuje, że teraz WOŚP wchodzi troszeczkę w inny wymiar, czyli właśnie w ten wirtualny, że w ten sposób wiele osób chce wspierać orkiestrę? To na pewno, to znaczy to jest po prostu dla ludzi wygodne, nie trzeba się ruszać z domu, każdy ma smartfon w ręce, więc wystarczy kliknąć, czy to w serduszko gdzieś w aplikacji mBanku, czy gdziekolwiek. Jest to bardzo łatwe do zrobienia, zwłaszcza tak jak wczoraj warunki były na maksa niesprzyjające, żeby gdzieś wyjść na miasto i wrzucić komuś do puszki, także na pewno te pieniądze, które są robione przelewami, plikami, kartami, no to jest znaczący wkład w tę całą zbiórkę, tak? Także tak to wygląda. Czy to oznacza, że tradycyjne puszki odchodzą już do lamusa? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem ma szansę to przetrwać i w ogóle no super, gdyby to dalej działało. Uważam, że po prostu ten weekend był wybitnie niesprzyjający. Tak? Pogoda była okrutna, więc jak gdzieś szło po mieście i się widziało tam ludzi z tymi puszkami, no to w zasadzie widziało się tylko ich. Mało kto się ruszał z domu, więc wydaje mi się, że tutaj warunki pogodowe zrobiły swoje. No plus cała sytuacja, którą mamy, tak, warunki pandemiczne, no też nie pomagają. Ludzie się trochę boją gdzieś gromadzić i tak dalej, więc to jest zrozumiałe, ale jeżeli wszystko wróci do normy, to moim zdaniem wręcz z takim sentymentem i z chęcią wrócimy do tego, żeby gdzieś tam wrzucić do tych puszek kartonowych, gdzieś na mieście, jeżeli będą organizowane jakieś eventy, koncerty, to jak najbardziej. Ale ta wirtualna pomoc na pewno będzie, to będzie tylko rosło w siłę, to z roku na rok na pewno będzie tego coraz więcej. Przypomnijmy, ile udało się zebrać dzięki Wam na e-skarbonkę? My na naszej skarbonce zebraliśmy 108 tysięcy i to nie jest koniec, bo tam ciągle jeszcze coś wpada. Także na ten moment, na chwilę, kiedy rozmawiamy, to jest 108 tysięcy złotych. No więc to jest taki znaczący wkład do tej chrzanowskiej puszki. W przyszłym roku możemy liczyć? Tak, jak najbardziej też będziemy działać, też zorganizujemy jakąś akcję. Jeszcze nie wiem, jak to dokładnie będzie wyglądało, ale przypuszczam, że zrobimy coś i postaram się, żeby to było z jeszcze większym hukiem zrobione.